witajcie serdecznie. Obydwoje jesteśmy sprawcami tego krótkiego, mam nadzieję, nie męczącego spotkania, a związano z książką, którą Mateusz, nagrywając ze mną, pracując nad syntezą całości nagranego tekstu, nadając jej szlif i wszystko, co jest związane z pięknym literackim światem, tej książce swój wkład zapodał. No cóż, mi pozostało przeczytać książkę tak jak wam. Może Mateusz, przedstaw się, powiedz trochę o sobie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Żyła. Jestem, tak powiedziałem, w Empiku w Katowicach 3 tygodnie temu, troszkę onieśmielony, bo zawsze siedziałem po Państwa stronie, a teraz siedzę koło mojego artystycznego guru, można powiedzieć, z którym dopiero to teraz do mnie dochodzi, popełniłem książkę. Także jest to dla mnie wielki zaszczyt. Na co dzień uczę języka polskiego w Bielsku Białej, w szkole sportowej. Pomyślałem sobie, że fajnie by było powalczyć trochę ze stereotypami, a szczególnie tymi, które dotyczą muzyki heavy metalowej, ciężkiej. Uważam, i zapewne Państwo również, że w muzyce ciężkiej przesłanie jest równie ważne jak muzyka, w szczególności jeśli chodzi o Romka, którego można powiedzieć, że to nie są teksty, a wręcz utwory liryczne, i to próbowałem pokazać i w pracach, i w pracy licencjackiej, i magisterskiej, i za pomocą tej książki. Także chciałbym tu jeszcze raz podziękować Romanowi za zaufanie i to, że miał czas spotykać się ze mną, bo nie dawałem mu oddechu, co chwilę dzwoniłem do niego: Romek, spotkajmy się, przyjeżdżam do Bytomia. No i ten bohater nasz, fajnie, cieszę się, że poświęcił dla mnie tyle czasu. A na początku było dosyć trudno, Romek z takim dystansem podchodził do tej książki, ale to może niech on opowie dlaczego. Gdy Mateusz pierwszy raz do mnie się zwrócił z prośbą o pewnego rodzaju uściślenie kilku myśli, które podejrzewał drzemią w tekstach, a odnoszące się do zbliżenia pewnego rodzaju stylistyki do moich tekstów, do Micińskiego, zauważyłem, że Mateusz faktycznie siedzi w literaturze, nie zadaje banalnych pytań, i gdy popełnił pracę, najpierw licencjacką, a później dyplomową, zdałem sobie sprawę, że jego prośba o to, żeby uczynić długi wywiad, może nie być taką banalną. Zdawałem sobie sprawę, że nie ma doświadczenia literackiego, dziennikarskiego i wszelakiego, które by mu dawało te atrybuty, jak niektórym dziennikarzom zadających pytania i czyniących wydarzenie z wywiadów. Byłem wszelako przekonany jego pracami, że to będzie miało sens. Co prawda nie za bardzo byłem przygotowany na spotkanie z samym sobą, z wszystkimi wspomnieniami, dlatego że jestem w zasadzie w trakcie drogi sam nie bardzo świadom, czy moja ścieżka artystyczna, która jest immanentną częścią emanacji mojej osobowości, czy dobiega końca, czy ma się w zasadzie w środku. Osobiście to mam nadzieję, jak zadacie Państwo pytania odnoszące się do przyszłości, czy kata, czy mojej twórczości, tam na pewno napomknę, że jeszcze mi nie skoro do położenia się, czy też zadrzemienia się i kontemplacji tego świata, który jest we mnie. Mateusz chciał go wydobyć, dlatego że zdało sobie sprawę, że interesuje go cały rozdział kata, sprawy rozłamowe, więc książka jak najbardziej nawiązuje do historii katowskiej.
No oprócz tego były miłe spotkania, na których nie było ciężko uzewnętrznić siebie w tych częściach bardzo trudnych, czasami złożeń i okoliczności życia. Zakładam, że po tej książce moja osoba może się jawić jako osoba bardzo bliska wam, żyjąca dokładnie tymi samymi sprawami życia, które dotykają państwo. Ja osobiście zapraszam do przeczytania. Szybko się odczyta. Mateusz zrobił naprawdę dobrą robotę. 60 kilka godzin nagrań zawarte w książce, którą można przeczytać, jak się człowiek uprze, 4 do 5 godzin. I zapewniam państwa, że nie będzie nikt z was znudzony tą historią. Mateusz, może ty poprowadzisz to. Myślę, że bardzo ciekawym momentem jest samo powstanie tej książki. Ja bardzo sobie cenię w muzyce i w ogóle w sztuce szczerość i bardzo chciałem, żeby ta książka była szczera, więc przed nagraniami zaprosiłem, wiedząc, że Romek bardzo kocha góry, zaprosiłem go do domu moich dziadków, Ujsoły, za Rajczą, mała miejscowość Malownicza. No i pierwsze troszkę pochodziliśmy sobie po górach, a dopiero później włączyliśmy dyktafon. Także myślę, że Romku, szczególnie ta pierwsza nasza wędrówka to było coś dla mnie trudnego, a dla ciebie i śmiesznego, bo trochę pochichotałeś się ze mnie. Dlaczego? Mateusz zwierzył się przy pierwszym spotkaniu, że on w zasadzie tu przyjeżdżając, czyli przyjeżdżając do Ujsu, czy Ujsu, jak to woli, przyjeżdżał w zasadzie jako dziecko pograć w piłkę, pobiegać, generalnie pokrążyć po koło domu. Specjalnie nie interesował się tą różnorodnością barw, kolorów i też form. Gdy przyszło mi tam przyjechać, zdałem sobie sprawę, że oprócz opowieści o sobie fajnie by było zrobić wycieczkę. Wybór padł na pobliską najwyższą górę, górującą nad Ujsołami, to jest Muńcu. Dość wysoka góra, znaczy może inaczej, to nie jest wielka góra, ale ma dość mocne, wielkie przewyższenie, bo z niektórych partach z tej strony, której żeśmy szli, to prawie 700 metrów, więc wspinaliśmy się na tą górę, myśleliśmy, że to będzie łatwa zabawa, no nie było łatwa, zresztą byliśmy na lekkim kacu po wcześniejszej niesprzesłanej prawie że nocy. Nie chciało nam się już tego piwa pić, które zabraliśmy ze sobą, chociaż tak, jednym żeśmy się podzielili, jedno piwko zostało. No i w zasadzie mieliśmy zamiar je tam zostawić dla ewentualnego zdrożonego jakiegoś piegura. Nagle, gdy już zmierzamy do zejścia z hali, wjeżdża na rowerze potwornie zmęczony men w wieku około 30 lat. Przystanął przy nas i stwierdził bardzo coś konkretnego, coś prawdziwego na temat tego Muńcuła. Muńcu to taki skurwysyn. Widzę spocony i mówię, wiesz, to jakaś nagroda ci się należy. I w tym momencie on dostrzegł z mojej fizis, że kogoś przypomina mu i się spytał, czy ja przypadkiem jestem wokalistą Kata. Jak najbardziej. W związku z tym, że pan wjechał na tą piękną górę, jeszcze pan metal zna, no to na piwko w nagrodę. Coś mniej więcej tak wyglądało. W każdym razie czuję zaskoczone, kilka fotek. Pozaiczna historia, ale życie moje faktycznie one nie wydaje mi się, że było jakieś wielkie.
Już zapewne szczególne, wyjątkowe jak każdego z Was, ale faktycznie ta sztuka, którą uprawiałem, pozwalała mi na częste przemyślenia na temat tego społeczeństwa, siebie samego, metali, walku życia, nie tylko swoich. Jednym słowem chciałem uwrażliwić się na to wszystko, co widzę, z czym się spotykam i próbowałem to w tekstach w jakiś sposób zawrzeć. Książka, mam nadzieję, w jakiś bardzo przystępny sposób ujawnia trochę ze świata moich myśli. Jest to opowieść o moim życiu, ale też o moich myślach. Co też takiego ten Kostrzewski sobie wyobraża na temat tego społeczeństwa, w którym żyjemy, na temat Kościoła, moralite, na temat prozaiki życia, miejsca swoim miejscu w życiu wśród Was. Przygotowując się do tej książki, oczywiście najważniejszą rzeczą dla mnie było dowiedzenie się o jak najwięcej, o jak największych sprawach związanych z Romkiem, szczególnie z jego dzieciństwem. Jako że ja mam kontakt praktycznie codziennie z młodymi ludźmi, dlatego to dzieciństwo szczególnie mnie interesowało, no i później oczywiście życie, ale jako człowiek kochający muzykę również ciekawiły mnie, interesowały mnie relacje między muzykami w polskim rock'n'rollu, w polskiej muzyce metalowej. Bardzo interesował mnie 86 rok, czyli ten przysłowiowy konflikt między fanami Kata, fanami TSA. Zresztą przed tym spotkaniem mogłem sobie porozmawiać tutaj z jednym z fanów, prawda, który doskonale pamięta ten moment. No ale korzystając z okazji, że teraz akurat Rawa Blues jest, no to Romku, może coś o Jirku Dudku. Faktycznie, w książce zawarłem pewną taką historię, nie jest za bardzo wygodną dla Jirka Dudka. Ja z tamtych czasów go za bardzo nie pamiętałem, z uwagi na to, że środowisko śląskich muzyków, a które było mi bliskie coraz bardziej z uwagi na to, że Kat przesiadywał chyba półtora roku w Leśniczówie, ćwicząc tam. Więc mieliśmy szansę przy okazji różnych spotkań muzycznych, koleżeńskich, zauważyć, że środowisko śląskie do końca nie jest jednorodne w przyjaźni, w tej chęci integrowania się. Więc sprawiało to wrażenie, jakby Jirek Dudek był nieobecny. A gdy doszło do sytuacji takiej, że pani z Strady Śląskiej wspomniała mi o pewnym takim niemiłym wydarzeniu, a odnoszącym się do naszych prób, katowskich prób dostania się do Jarocina, dowiedzieliśmy się o takim niemiłym fragmencie eliminacji zespołów, gdzie przez chyba 2 lata nasze starania nie były udane. I pomimo różnych dróg, prób dotarcia do gremium jury, wiadomo było, że w tamtych czasach nepotyzm jak najbardziej funkcjonował. Jest różnego rodzaju środowiska, estrady, nie tylko czasami prywatne osoby, zabiegały o to, żeby wprowadzać swoje kapelę do Jarocina. W tym przypadku pamiętam, że animatorka kultury z Estrady Śląskiej zaproponowała Dudkowi, który miał być w jury, żeby przyjął kasety Kata, zresztą nie tylko Kata, i żeby one gdzieś tam nie zginęły wśród tysięcy kaset i żeby rzeczywiście te gremium, audytorium jury przesłuchało tą muzykę. Po bodajże roku czy dwóch, gdy wygraliśmy Jarocin wraz z innymi kapelami, był to 84 rok, dość bogaty w
w Młodzieżowe Talenty. Przypomnę, że tam Siekiera wygrała z tych znanych zespołów. To okazało się, że ta nasza kaseta wcześniej w ogóle do Jarocina nie trafiła, nigdy ona tam nie dotarła. Stąd takie przekonanie zespołu, że Irek Dudek jest B. Niegodne polecenia jako kumpel. Ja niedawno miałem przyjemność z nim się spotkać przy okazji promowania przez Miasto Ogrodów młodych talentów. Zaproszono mnie do grona jury wraz z Dudkiem. Kilka mi słów koleżeńskich, żeśmy sobie mogli powiedzieć, ale o tej tajemnicy życia jeszcze chyba nie wiem. Troszeczkę goni nas czas, a zapewne Państwo mają pytania tutaj do Romka, także proszę, jeśli ktoś ma ręka w górę, ja podejdę z mikrofonem. Witam. Mam pytanie tak, bo książka mówi nam o tym, co było, a ja mam pytanie dotyczące tego, co będzie, a konkretnie o kontynuację Wody. Czy coś w tym kierunku będzie, czy to było jednorazowe? Nie, to nie jest, to nie było przedsięwzięcie jednorazowe. Problem z tą płytą taki, że sam odczuwałem dyskomfort podczas pracy nad tą płytą. Niewielki miałem zasób sprzętowy, a to oznaczało, że płyta w mojej ocenie w niektórych elementach brzmieniowych szwankowała. Może same myśli twórcze nie były, były fajne, żyły mi. Cieszyłem się, że one są takie, bo faktycznie udało mi się wprowadzić sam siebie w klimat kontemplacji, tego charakterystycznego elementu dla mistycznego ujęcia wody, kołysania się. W tekstach nie stroniłem od przyjęcia pewnych mistycznych ujęć charakterystycznych dla tego żywiołu, czyli tkliwość, sentymentalizm, uczucia. Zdawałem sobie sprawę wszelako, że gdy przystąpię do następnej płyty, to spełnię wobec siebie obowiązki. Publiczna jest bardzo często łaskawa i to nie ma znaczenia, jak artysta pracuje, w jaki sposób, czy on jest w ogóle zadowolony. No w końcu jest to na półkach, podoba się czy nie podoba się. I tak postąpili metale z tą płytą. Część uznawała, że to fajne jest rozszerzenie formuły nawet metalowe, bo tam pojawiają się pewne elementy metalu. Ale jak przyznaję, no trudno mi było pewne cele osiągnąć, bo nie miałem wystarczających środków na zbudowanie sobie takiego zaplecza sprzętowego, który by gwarantował. Technologie muzycznego przetwarzania cyfrowego dźwięku zmieniają się z roku na rok. Minęło od tego czasu dość sporo. W międzyczasie zakupiłem dość dużo fajnych zabawek. Siedzę nad tym i nie odpuszczam. To znaczy, że płyta na pewno się pojawi i mam nadzieję, że zatopicie się tak jak w wodzie. To po prostu przyjmiecie życzliwie te dźwięki. Póki co to czeka mnie praca nad nową płytą Kata. Zasadniczo już jesienią na koncertach pojawią się nowe utwory, więc to będzie taka zajawka i upewnienie publiczności, że na pewno płyta się pojawi. Planujemy ją nagrać i wydać w następnym roku. A co do solowej płyty, na pewno bardzo bliskim czasie. To już nie kwestia dekady. Mam nadzieję, że płyta i o płycie wspomnę przy okazji utworów, które będą zmierzały już do finalnego obrazu.
to nie omieszkam jakiś jeden zapodać, żeby dać jakiś rodzaj sygnału. Słuchajcie, ta płyta na pewno będzie. I to na pewno będzie w następnym roku. Szanowni Państwo, już czas niestety nas się skończył, ale jeśli by mieli Państwo ochotę na podpis naszej książki i rozmowę z nami, to zapraszamy na stanowisko wydawnictwa Sine Qua Non numer 17. Tam będziemy do Państwa dyspozycji. Dziękujemy bardzo. My bardzo dziękujemy za przyjście i w jaki sposób dla nas to jest wsparcie i przekonanie, że mamy przyjaciół i w nas macie również. Chociaż się do końca nie znamy.